Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem ogłosić wyniki konkursu na 10 razy 100 zł PSC. W tym momencie na ekranie Wam się wyświetla 5 osób, które wygrały 100 zł PSC, a kolejne 5 osób ogłoszę już w następnym odcinku. Konkurs organizowany jest dla nowych graczy, którzy jeszcze nie grali w grę Fortnite, oraz dla stałych graczy, którzy zaproszą swojego znajomego do rozgrywki. Co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wasz znajomy, albo ty, mordeczko, który jeszcze nie masz konta w grze Fortnite, zarejestruj się z mojego reflinka, do którego link masz w opisie, a w sekcji komentarzy pochwal się swoim nowym nickiem w grze Fortnite. I co najważniejsze, jeżeli już to zrobisz, musisz rozegrać minimum jeden mecz. Dotyczy to również stałych graczy, więc jeżeli zaprosiłeś swojego znajomego i założył nowe konto, pochwal się jego nickiem w komentarzu i też weźmiesz automatycznie udział w losowaniu. Więc bierzcie udział w konkursie, mam do rozdania jeszcze 5 razy 500 zł PSC, a pierwsze 100 osób, które się pochwali swoim nowym nickiem w grze Fortnite i rozegra jeden mecz, dodam do swoich znajomych. Ja już teraz nie przedłużam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, obowiązkowo stawcie łapeczkę w górę i sprawdźcie, czy kod Farel w sklepie Fortnite Wam się nie zresetował. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną 10 osób i będziemy bawili się w chowanego na PKP. Moi drodzy, jest to zarąbisty dworzec kolejowy, gdzie uczestnicy dzisiejszej zabawy będą się chowali. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu teraz każdym piątkę zbijam. Siema, 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 jak w familiadzie, siema, siema, siema. Kochani, przypominam, jeżeli się schowacie, już się nie przemieszczacie, osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 fałdolców. Macie teraz 3 minuty, żeby się schować, a ja zaczynam szukać. Okej, moi drodzy, ja korzystając z chwili czasu, przypominam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków Hide and Seek z widzami, a jeżeli chciałbyś wziąć sam udział w takim odcinku, wystarczy, że wpiszesz kod Farel w sklepie Fortnite, ponieważ moi wspierający zawsze mogą ze mną zagrać jakiś ciekawy tryb. No i co najważniejsze, dołączcie do Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Okej, otwórzmy sobie skrzynkę. To jest skrzynka szukającego. Mamy parę jack-jagów i diglów, bandaże, ale to w sumie mi nie jest potrzebne. Wypijmy sobie beczkę. Uwaga, uwaga, Farel taryfiara za 30 sekund zaczyna szukać. Odjedzie peronu trzeciego przy torze czwartym. Zostało 5 sekund. Za opóźnienia pociągu przepraszamy. Moi drodzy, nie zapomnijcie skasować bilecików, czyli zostawić łapeczki w górę. Farel zaczyna. Co my tutaj mamy? Zacznijmy od lewej strony. Mamy jakiś stary McDonald's? Burger King? Burger King? Przepraszam. Okej. Tutaj ktoś jadł, ale nie pozmywał po sobie. Nieładnie, nieładnie. Idziemy dalej. Wow! Ej, ale kozaktory, tego nie widziałem. Można przez nie przechodzić? Można. Sprawdźmy, czy przypadkiem ktoś tutaj się nie schował. Nie ma nikogo. Tu nie mogę przejść? Nie mogę. Okej, czyli wiemy, że dotąd jest maksymalnie mapa. Nie wiem, co to jest za budynek, ale za chwileczkę sobie go odwiedzimy. Bright Bomberka. Herbix. No mordo... Prawie, że udało ci się schować. Zostałeś znaleziony pierwszy. Jeszcze zostało nam 9 osób, kochani. Ej, tylko jak wejść do tej chaty? Powiedzcie mi, powiedzcie mi. Ej, tędy! Dobra, Farel XD. Nie skleiłeś. Herbix, czemu tu żeś nie wskoczył, mordo? I tutaj, po skrzyneczkach, byś gdzieś tutaj wlazł. Ej, myślałem, to jest transparentna ściana i można tam sobie wejść. Ale jak tu byś się schował, to z pewnością bym ci nie znalazł. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy jakieś żywopłociki, w których chyba nikogo... O! Dzień dobry, czy jest tutaj ktoś? Smutno mi, David, smutno mi. O nie. Ale niestety cię znalazłem. Jeszcze zostało tylko nam 8 osób. Ej, fajnie to idzie w dzisiejszym odcinku. Mapa jest o wiele, wiele bardziej taka przejrzysta niż ostatnio. Co tam robi? Helikopter w ogniu, można tam wejść? Chyba można. Dobra. Mamy pociąg, proszę państwa. Pierwszy pociąg. Otwieramy. Dzień dobry, dzień dobry. Czy jest pan konduktor? Ale ma fotel gamingowy normalnie. Tak jak Farela. Czemu oni mają tu kokpit, lampkę, a tu jest kibel? Dziwna sprawa. Lecimy dalej. Co tu jest? Kolejny... Przedział. Tak, przedział, przedział. Dobrze mówię. Tu są drzwiczki. Fajnie to działa. Tu jest chyba jakaś... część jadalna. Dalej, dalej. Tutaj część pijalna, bo jakieś były napoje narysowane. Tutaj mamy część... O, dwupiętrowy pociąg. Ale wiksa, to jakaś restauracja. Ej, czemu się tu nikt nie schował? To była nawet spoko kryjówka. Lecimy dalej, kolejny wagon odwiedzimy sobie. Nikogo. Tutaj też nikogo. Dobra, czyli...
na peronie, przy peronie czwartym, gdzie Farel odjeżdżał, no niestety nikogo nie ma. Ale może ktoś pod torami jakiś samobójca się chowa? To może być, wiecie wam, powiem wam, że to może być ciekawe. Chyba nie, ale sobie przejrzyjmy jeszcze szybciutko tory. Pek, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie oni mogli się schować jeszcze? Pomyślmy. Tam sobie ten główny... Ej, drzwiczki otwarte. Halo, co tutaj się wypoławia? Czy ktoś tutaj jest? Halo? Halo? Ej, ale bait otworzył drzwi po to, żeby mnie zbaitować, żebym tutaj po prostu sobie wszedł. Dobra, 200 IQ. Przypominam wam, widzowie, żebyście stawili łapeczkę w górę, jeżeli nie chcecie również jechać na gapę, bo Farel, kanar, chodzi, kontroluje bileciki i możecie też dostać kulkę niechcący. Jak nie miałeś bileciku, no to trzeba później, wiesz, cierpieć za to. Tutaj mamy taki bardzo fajny park zieleni wkoło całego naszego PKS-u i PKP dworca. I no się nie. Schował za krzaczkiem Daniel. Pozdrawiam cię, Daniel. O nie. Najgorzej, kurczę, no. Myślałem, że mnie nie znajdziesz. Ale kryjówka ci powiem, dobra. Musiałem w koło obejść wszystko, żeby dopiero cię znaleźć. Dobra, ale jesteśmy już z powrotem i lecimy dalej. Czy ktoś... Przepraszam panią, co pani tam czyta? Proszę pokazać emotkom, co pani czyta. No niestety, wariacie, nie udało ci się mi przekazać żadnego komunikatu, więc niestety zostałeś ugodzony kulą. Dobra, lecimy dalej. W sumie w tym parku wcale mi źle nie idzie szukanie, więc może ktoś jeszcze tutaj się skusił. Gdzieś coś przykucnął sobie pod świerkiem, pod jabłonką. Nie ma tu jabłonek, pod tym baobabem. Ale chyba raczej nie. Słuchaj, tędy jeszcze nie szedłem. Wow! To jest chyba parking podziemny. Ej, kozak. Sprawdźmy, czy ktoś tutaj się przypadkiem nie kryje. Hop. Ile tych samochodów tu jest? Ej, czemu ja tylko kłada prędzej nie widziałem? Już bym dawno nim szukał. Halo. Super. Ten kład chyba na kapciu jakiś jest. Tu nikogo nie ma. Hide and seek kładem. Tego jeszcze na moim kanale nie było. Moi drodzy, tego jeszcze nie było. Samolotem chyba był hide and seek, ale kładem? O wiele szybciej nam to pójdzie. Dobra, tu mamy rogatki, trzeba przejechać jakoś. Hop, dobra, przejechali. Lecimy na dworzec główny, bo jeszcze dworca głównego nie przeszukiwaliśmy, ale zostawiłem sobie go na sam koniec. Jak widzimy, mamy 12 w południe, zaraz ostatni pociąg odjedzie. I zobaczymy, czy wszystkich zdąży zabrać. Czy też nie? Dobra, wjechaliśmy do supermarketu. W tym supermarkecie. Ej, tu mógłby się ktoś fajnie schować. Dobra by była ta kryjówka, naprawdę 200 IQ. A może ktoś się schował za lodówkami? Nie, za lodówkami się nie dało schować. Idziemy wyżej. Też nikogo nie ma. Dobra. Dzień dobry. To chyba jest Szaku. Nie. Pan Śmietanka się schował w lodówce. W lodówce, tylko że no niestety... Tylko, że niestety ta lodówka chyba nie chłodziła i się nam pan Śmietanka roztopił. Dobra, czyli kochani, tak. Mamy jeszcze, co to jest? Sala konferencyjna? Nie wiem, co to... Nie, to po prostu poczekalnia jest taka duża. Dobra, czekajcie. Nie ma pod schodami XD. Pójdźmy jeszcze na górę na poczekalnię. Patrzcie, na Helsinki o 15:37 wyjeżdża. Kurde, pakujcie walizę już, mordeczki, bo nie zdążycie. Okej, a tutaj co mamy? O, dzień dobry. Nie ma! Ej, byłem pewny, że ktoś tutaj będzie. Byłem pewny, w 100%. A, taki bejcik. Ty, Szaku, mnie chyba oglądasz. Co teraz, jak padłeś? Oczywiście. Dobrze. Będę sprzedawał wszystkich po kolei, jak zauważę. O nie! To jest najlepsze. Woman toilet! Lecimy! Czy ktoś jest w damskiej toalecie? Ale macie tu dziewczyny dzisiaj nieposprzątane. Zatkaj nos, Szaku, zatkaj nos. Dobra, nikogo nie widać. Zatkałeś? Okej, nikogo nie widać. A to ja już wiem, dlaczego zawsze tak słychać. Pociąg osobowy z Zielonej Góry odjedzie do, nie wiem, koło brzegu, do Szaka. Odjedzie z peronu trzeciego przy torze czwartym, dlatego że zawsze koło toalety siedzi i nos ma zatkany. Tak mi się wydaje. Koło tej toalety ona siedzi.
Tutaj co? Nikogo, patrzcie, tu jakiś syfu. A ściarki na plecach, dobra. A tu pod schodami też nikogo nie ma. Lecimy dalej, ej. Byłem pewny, że... Aha, to była męska! Dobra! Dobra. Nic nie mówię, nic nie mówię. Nie no, pięknie było, co ty gadasz, pachniało. Ta, pachniało, lawenda. Tak. A tutaj, co to za zaplecze? Halo? Halo? O. Mag, witam cię, słońce. Tu nikt się jeszcze nie schował, ale to było dobre. To była kanciapa, gdzie tego, gdzie sobie woźny gdzieś tam po cichu kiepy pali, bo nie może, bo jest zakaz palenia. Tak mi się wydaje, razem z cieciem. To jest ta miejscówka, ja wam mówię. Pamiętajcie. Tu jest taksi, tu jest rent card, wynajem samochodów. O! Halo, halo. Kto chciałby wynająć samochodzik jakiś? Jaki szaku chcesz wynająć samochodzik? No ja tak w Lamborghini bym celował, ale... A może Audi A8 w kombi, co? Dobra, może być. Nie ma takiego modelu. Ale okej, lecimy dalej. Deadpool, wow! Że ktoś tu będzie. Ej, kurczę, ładnie. Zostały nam 3 osoby do znalezienia tylko. Ale kozacka mapa. Ej, zarąbista jest. Ale tu jeszcze nie byłem. Dzień dobry. Noscope! Nie ma. Dzień dobry. Też nie ma. Ej, ale to mógłby ktoś się schować, nie szaku? No, ja bym się tu schował. To byłaby naprawdę spoko. Kryjóweczka. Hop. Hop. Pochowali dobrze. Jak ja tego nie widziałem! Dylox, serduszko dla ciebie. Idealnie udawałaś różyczkę. Idealnie udawałaś różyczkę. Ej, ja chyba przeskakiwałem z 3 razy nad jej głową. Z 3 razy w ogóle nie widziałem. Serio. Nie wiem, szaku, jak ty siedzisz ze mną. Jak już padłeś, to oglądasz to, co ja robię. Jak ty zresztą ja oglądam cały czas i też nie widziałem. Ej. Myślałem, że to... Napiszcie widzowie w komentarzu, czy za pierwszym razem, jak przeskakiwałem, żeście skapnęli, że ona tam była. Zostały nam 2 osoby już tylko. Z tego, co pamiętam, to jeszcze tutaj nad budkami telefonicznymi nie byłem. Tylko jak tam się dostać? Dobra, chyba przechodzi się przez kibelek. Gdzie tam się chowasz? Boruś. Więc kto wygrał? Rosik, tak? Rosik, tak? Gratuluję, Rosik, mordo. Po raz drugi wygrywasz hide and seeka u mnie. Więc gratuluję ci. Jesteś najlepszym hajderem. Najlepiej się chować ze wszystkich. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i co najważniejsze, pamiętajcie, żebyście sprawdzili, czy kod Farrell w sklepie Fortnite nam się nie zrezetował. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo!